Tytuł kursu: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych. Moduł: Rodzaje murów i zasady ich wiązania. Temat: Murowanie na zaprawę w piance. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Od wielu lat pełnię funkcję kierownika na różnego rodzaju budowach. Obecnie nadzoruję wykonywanie domku jednorodzinnego. Wznosząc tego typu konstrukcję, musimy wiedzieć, jaki materiał posłuży nam jako budulec ścian i jaką technikę łączenia elementów murowych zastosować. O możliwych do zastosowania materiałach mówiliśmy poprzednio. Dziś powiemy sobie o technikach murowania. W zależności od tego, jaki materiał do murowania ścian wybraliśmy, musimy do niego dobrać odpowiedni sposób jego łączenia. Pierwszym sposobem łączenia elementów murowych jest tak zwane murowanie na spoiny zwykłe. Drugi to sposób murowania na spoiny pasmowe. Trzeci sposób to murowanie na spoiny cienkie. Czwarty to murowanie na zaprawy klejowe. Oraz piąty sposób to murowanie na zaprawy murarskie w piance. Jak zostało pokazane, mamy 5 technik murowania. Najciekawszą i zarazem najnowszą techniką jest murowanie na zaprawę w piance. Jest to system obejmujący specjalne pustaki i kształtki o szlifowanych krawędziach. Przeznaczony jest on do wznoszenia zarówno ścian jednowarstwowych, jak i wielowarstwowych, nośnych i działowych. Istotnym atutem murowania na piance jest szybkość i możliwość prowadzenia prac w temperaturze do minus 5 stopni Celsjusza. Murowanie w systemie Porotherm Drifix pozwala zaoszczędzić nawet do 50% czasu pracy w stosunku do tradycyjnej technologii. Precyzyjne dozowanie zaprawy, brak konieczności jej rozrabiania i użycia dodatkowych narzędzi sprawia, że prace posuwają się szybciej niż przy murowaniu w tradycyjnej technologii. Korzystając ze specjalnego pistoletu, na każdą warstwę pustaków wystarczy nanieść 2 równoległe paski zaprawy o szerokości około 3 cm, a następnie ułożyć kolejną warstwę pustaków. W przypadku ścian o mniejszych grubościach, 8 bądź 11,5 cm, nanosimy na środku tylko jeden pasek zaprawy. Tak wykonana ściana spełnia wszystkie wymogi wytrzymałościowe, a co ważne, może być obciążana już po kilku godzinach od zakończenia prac. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.